Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Syberię The World Before, czyli Syberię 4. Powróciliśmy do Cade Walker, nasze główne zadanie na teraz to rozpocząć pracę. Wiem, że to dla ciebie trudne, Cade. Przykro mi z powodu twojej mamy, ale teraz cię potrzebuję, rozumiesz? Musimy jej pomóc. Cade, czy możesz przysunąć wózek bliżej? Aha, okej, czyli tutaj mamy wskazówki, co powinniśmy teraz zrobić. Ogólnie wydaje mi się, że my uciekniemy z tego miejsca. Cade nie odpuści. Dobra, chcę się dokładnie tutaj rozejrzeć po tej lokacji. Mogę sprawdzić wózek, mogę spojrzeć na węgiel. Ale prawdopodobnie tutaj dalej też będę mógł gdzieś iść. Obadajmy sobie całą kopalnię. Cade, chodź! Potrzebuję pomocy! Właśnie chciałem powiedzieć, że pewnie Katiuszę to zdenerwuje, że jej nie pomagamy. Coś blokuje wagon. Utknął. Hamulce są włączone. Co za niespodzianka. No to byśmy musieli zwolnić te hamulce, inaczej nie ruszymy wózka. Abyś mogła do nas dołączyć. Byśmy musieli w jakiś sposób zwolnić te hamulce, tak? Inaczej nic tutaj nie zdziałamy. Okej. Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj kursorem, aby przesunąć. Uciekać bez konta. Cały czas w tle słychać jakąś rozmowę. Nie było cię tam. Coś mi się wydaje, że Cade męczą wyrzuty sumienia. Stąd te dziwne odgłosy w tle. Dręczy ją to, że nie może być przy matce. Sierpnia 2003. Ostatnie pożegnanie. Nie byłaś na pogrzebie. Obietnica. Nie pożegnałaś się. Zmarła samotnie. Wołała cię. Była przerażona. Złamałaś jej serce. Opuściła się. Umarła, pytając o ciebie. Nie zauważyłam. Hej, spójrz! Chodź, zobaczmy, co tam jest. Przebiliśmy się na drugą stronę. To może być nasza przepustka do wolności. Sprawdźmy to. O Boże!
Wróć do Katiuszy, zbierz informacje na temat pociągu. Oczywiście, że najpierw zbierzemy informacje na temat pociągu. Co to jest za wagon? Co my w nim znajdziemy? Ty, może znajdziemy tu gdzieś Oskara? Fajnie by było. Mogę wejść do środka. Z tego co pamiętam, to robot przypominający Oskara prowadzi właśnie pociąg. Może gdybyśmy doszli na jego początek, o właśnie. Ojej! Jezu. Ale to nie jest robot, to był zwykły człowiek. Któremu się, no, nie poszczęściło w życiu, tak? Zginął. Dobra. Stąd nic zabrać nie mogę. Gość sobie ewidentnie umarł. No, a pewnie już dawno temu. Biorąc pod uwagę stan jego wyglądu. Kate! Co robisz? W środku jest martwe ciało. Zostaw je, bo jeszcze przyniesie ci nieszczęście. Wracaj tutaj. W życiu, Katiusza, do ciebie nie wrócę. O. Więcej ciał. Wygląda na to, że ktoś ich zastrzelił podczas posiłku. Doszło tutaj do wojny, tak? Wygląda na to, że utknęła pod osuwiskiem z kamieni kilkadziesiąt lat temu. Dziwne, że nikt jej nie znalazł aż do dziś. Okej. Czy coś jeszcze będziemy mogli zrobić przy tym pociągu? Wróć do Katiuszy, zbierz informacje na temat pociągu. No dobra. Ten wagon jest bardziej luksusowy niż inny. Może dla dygnitarza. Może będę mógł tutaj wejść. Takimi wagonami przewozili Żydów w czasie II wojny światowej. Wciąż wygląda na całkiem mocną. Coś będę mógł tutaj użyć. Pozytywkę serca Oskara. Kostka Katiuszy. Nie sądzę. To nie działa. Nic nie mogę przy tym zrobić, dopóki nie znajdę jakiegoś klucza bądź wytrychu. Okej. Mutur. Więcej ciał. Co się tutaj stało? Skąd one się tu wzięły? To musi mieć związek z pociągiem. Ewidentnie ma to związek z pociągiem. Ale w sumie jaki? No widać, że pociąg się wykoleił, tak? Ktoś na pewno zaatakował to miejsce. Wow, głęboko. Nawet nie widać dna. Właśnie. A to oznacza, że tunel po drugiej stronie został odcięty. To musi być wyjście. Widzę światło na końcu. Jak mamy pokonać to? Musi być jakiś sposób. Chodź za mną. Mam pomysł. Możesz przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać myszą, żeby sterować swoją postacią. Automatycznie podąży ona w kierunku, który wskażesz kursorem. Przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby postać podążała za kursorem. To chyba wyjście. Na końcu tamtego tunelu. No ale tędy nie przejdziemy. Ja mam taki plan, żeby wskoczyć na ten pociąg i po wagonach przejść na drugą stronę. Ale czy to się uda? Jeszcze się tutaj dokładnie rozejrzę. No tak, ewidentnie brakuje mi jakiegoś klucza.
Katiusza próbuje naprawić motor. Grota jest wzmocniona przez te stare konstrukcje. Zapewne były przeznaczone do przechowywania pociągów i to przez długi czas. Więc pociąg miał być ukryty w tej grocie. Ale wygląda na to, że wszystko się popsuło po osuwisku, kiedy zabito tych ludzi. Jeśli istnieje szansa na ucieczkę, lepiej ją wykorzystam. Już za późno, by się wycofać. Grota jest wzmocniona przez te stare konstrukcje. Zapewne były przeznaczone do przechowywania pociągów i to przez długi czas. To, co mi się nie podoba w tej gierce, to że nie da się przyspieszać cutscenek. Kiedy klikniemy dwa razy na jakiś obiekt i cutscenka się powtarza, no to nie możemy w żaden sposób jej pominąć. Dobra, widziałem, że Katiusza tutaj majstrowała przy motorze. Może udaje się coś wyjąć z silnika, tak żebyśmy mogli otworzyć tą kłódkę. Jeśli dobrze się rozpędzimy, możemy wykorzystać krawędź przepaści jako rampę, która pomoże nam przeskoczyć na drugą stronę, a potem wydostać się na powierzchnię. Pewnie, o ile to uruchomimy. O to się nie martw. Jak byłam z moim zespołem, zawsze naprawiałam naszego starego vana. Czekaj, nie tak szybko. Najpierw przyjrzę się tym ciałom i może ustalę, co się stało. Okej. Zbiornik paliwa. Pełny bak. Pewnie kierowali się do tunelu wyjścia. Jakby byli gotowi, by wyruszyć. Ich ułożenie wskazuje na pośpiech. No to mają farta, że mają benzynkę. No teraz ceny za ropę i za benzynę są takie drogie, że nawet gdyby sprzedali kamienie z tej jaskini, to nie byłoby ich na to stać. Zastrzeleni. W plecy. Tak samo jak tamci. Mundury z II wojny światowej. Należały do brązowego cienia. Faszystów, którzy wywołali wojnę, zanim zebrali i zmasakrowali miliony niewinnych ludzi. Ciekawe, jak grupa faszystów z II wojny światowej znalazła się tutaj. No, i kto ich zabił, gdy stąd odjeżdżali? Jedno jest pewne. Musimy wypróbować ten motocykl. Co ty mówisz? Chcesz przeskoczyć rozpadlinę? Dokładnie. Ale przy ciałach nie ma kluczyków, sprawdziłam. Muszą być gdzieś w pociągu. Idź i poszukaj kluczyków, a ja zajmę się motocyklem. Dasz sobie radę? Spokojnie, kochana. Jestem pewna, że to Cacko i ja szybko się zaprzyjaźnimy. A ja sobie bardzo chętnie obadam ten pokój. Znajdź klucze do motocykla. No najpierw bym musiał znaleźć klucze, żeby otworzyć tą kłódkę. Tylko gdzie? Bo nie mam w ekwipunku takiego przedmiotu, który bym mógł na tym użyć. Mam jedynie pozytywkę, serce Oskara oraz kostkę gitarową Katiuszy. Gdzieś tu dalej coś muszę znaleźć. Może faktycznie w tym pociągu coś będzie. Może się dokładnie w środku nie rozejrzałem. Jeśli utkniesz, możesz posłuchać podpowiedzi za pomocą przycisku... No właśnie. Znaku zapytania. Poczekaj, aż wskaźnik będzie pełny. Kliknij. Nie, na razie nie chcę tego klikać. Myślę, że kiedy się dokładnie rozejrzę, to na pewno coś znajdę. Może przy tych zwłokach znajdę jakiś kluczyk? Wybacz, kimkolwiek byłeś, ale muszę cię przeszukać. No właśnie. Co my tutaj mamy? Jakieś akta. Chyba mi się to nie przyda. O! Tu nie ma nic ciekawego. Jak nie? Bierzemy ołówek. Będziemy mogli nakreślić plan działania. To chyba on strzelał. I teraz pytanie do ciebie, Adam, bo wiem, że oglądasz te odcinki. Jak się nazywa ten pistolet?
Ty, znawca wojenny, powinieneś wiedzieć. Ale dobra. Tutaj nic nie ma. Może na biurku coś znajdę. Ostatni drink dla kurażu? O! Wow! Ukryty schowek. Symbol brązowego cienia. No ciekawe. Poszukam gdzie indziej. Tu nie ma nic ciekawego. Tu nie ma nic ciekawego. Czyli co, wziąłem tylko ten symbol, tak? Ale w jakiś sposób ten symbol też będę mógł obrócić i zobaczyć, co znajduje się po drugiej stronie. Tylko teraz pytanie. W jaki sposób mam wejść do ekwipunku? Charakterystyczny symbol faszystów z brązowego cienia. Wiele krajów zakazało używania go. I bardzo dobrze. I na co mi ten symbol? Myślałem, że wiecie, to jest jakieś pudełko, które będę mógł otworzyć. Na przykład wyjąć ze środka... Chociaż nie. Pierwsza moja myśl była taka, że jest to... taśma. Taśma, którą będziemy mogli włożyć gdzieś do jakiegoś, nie wiem, odbiornika. Ale dobra. Czyli tutaj nic nie było. Od razu jaśniej. O kurde. Przypaliłem żarówkę. Ostatni drink dla kurażu? Przepaliłem tam żarówkę. Tu jest ten rewolwer. Tu się przyglądaliśmy. Tu rosną też na nim jakieś kwiatki. Strzelił sobie w głowę. Okropne. O! Odpadła mu głowa i czapka, kiedy go dotknęliśmy. Belki na ramiennikach. Pewnie to oficer brązowego cienia zawiadujący pociągiem. Być może. Może tutaj coś w kieszeniach znajdę, nie? Ale dobra, spadła głowa. Spadła też czapka. Nie mogę tutaj się bliżej przybliżyć, żeby zobaczyć, czy czegoś nie było pod czapką. O! List pożegnalny oficera. 5 kwietnia 1944 rok, środa. Kimkolwiek jesteś, kiedy będziesz czytać ten list, po mnie pozostaną tylko nagie kości. Każdego dnia staram się być wierny naszej ojczyźnie i sumiennie wykonywać obowiązki w imię naszego znamiennego wodza. Nie zamieniłbym tego na nic innego na świecie. Zgodnie z moimi rozkazami zrealizowaliśmy misję i zabezpieczyliśmy pociąg w uzgodnionym miejscu, poza zasięgiem wroga. Niestety, z powodu osuwiska zostaliśmy odcięci od tunelu wylotowego. Musimy pozostać tu na zawsze, aby naczelne dowództwo mogło pewnego dnia przejąć pociąg i ukryte w nim sekrety. To szczęście w nieszczęściu. Ze wschodniego frontu nadciąga bowiem Armia Czerwona, która zapewne tak by nas chwytała. W obecnych okolicznościach nasza tajemnica pozostanie bezpieczna. Żołnierze wykazywali niepokojące zniechęcenie, aby uchronić ich przed zdradą i hańbą chwili szaleństwa. Byłem zmuszony ich rozstrzelać. Mam powody sądzić, że w desperacji planowali ucieczkę na motocyklu. W razie schwytania przez wroga w zamian za wolność wyjawiliby mu miejsce postoju pociągu. Dla formalności ukryłem kluczyk do motocykla. Teraz pozostaje mi zrobić to, co nakazuje obowiązek wobec wodza i ojczyzny, tak by skarb pozostał ukryty do dnia, gdy naczelne dowództwo będzie w stanie go odzyskać. Z poważaniem, major Christian Sutter. Okej. Okay. Czyli ten oficer brązowego cienia zastrzelił swoich ludzi, a potem zabił się, by mieć pewność, że alianci nigdy nie znajdą pociągu. Jego zawartość musi być bezcenna. Coś mogę na tym użyć. Symbol brązowego cienia.
O! Mamy kluczyki. I są dwa kluczyki. Na jednym z kluczy nadal są ślady krwi. To musi być ten do motocykla. Czyli będziemy mogli użyć motocykla, ale i wejść do tego drugiego wagonu. Świetnie. Mam je! Ale teraz Kate odwaliła, zamiast sprawdzić, co jest w tym drugim wagonie, to oddała kluczyki. Od dawna nikt go nie uruchamiał. Ale zostaw to mnie. Zobaczę, czy mi się uda. Jak tylko go odpalę, jesteśmy wolne. Mogę pomóc. Dobra, rób swoje. Dobra, w takim razie działaj. Przeszukam jeszcze pociąg. Może znajdę coś, co nam się przyda. Pewnie. Obstawiam, że gdybym wziął tą drugą opcję, no to by udało nam się uruchomić motor i byśmy pojechali. Na jakiej zasadzie to działa? Okej. Wow. Kate, uważaj. Karoca czeka! Hej! Co to... Jasny gwint. Matko, to jest warte fortuny. Nie mogę w to uwierzyć. Przyda nam się, jak będziemy w trasie, mała. Wow, ile mamy tutaj kosztowności. Spójrzcie na to. No to ciekawe. O Boże. Co? Co tam? To jest niesamowite. Musisz to zobaczyć. O kurde. No, ładny obrazek. Podoba mi się kolor tych skał. To cię tak zachwyca? Nie, Kate. Tam, spójrz, tuż przed twoim nosem. ...1937 rok, ale nie mogę odczytać podpisu. Kola? Koba? Czy coś w tym stylu? Co cię tak zafascynowało? Jak to nie widzisz? Przyjrzyj się! Wybacz, musisz mówić konkretniej. Nic tu nie widzę. Zerknij tam, popatrz! Ta dziewczyna... Ona wygląda tak jak ty! Tak myślisz? Nie wydaje mi się. Wybacz, nie widzę podobieństwa. No weź, musisz przyznać, że to niesamowite, co? Tak czy siak, lepiej to odłóż. Chodźmy stąd. Dlaczego Katiusza myśli, że ja jestem podobny do Dany Rose? W ogóle nie ma takiego podobieństwa. O. Nie chcę myśleć, co stało się z właścicielami tych wszystkich skradzionych rzeczy.
Mogę wziąć jakąś złotą tacę. Arcydzieło. Brązowy cień zapewne skradł je podczas II wojny światowej. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że te elementy, które są w tym wagonie, to są te ze sklepu Dany Rose. Dokładnie te same obrazy tam oglądaliśmy. Skradziony obraz. Okej. Musi być bezcenny. Teraz już rozumiem, dlaczego brązowy cień tak desperacko chciał ukryć ten pociąg. Te łupy to prawdziwa fortuna. Nic w środku nie ma. Nie chcę wylecieć. Może jakiś Aladdin by tam był? Złota lampa? Nie wiem. Okej. Kolejny skradziony obraz. Tak, ten obraz też oglądaliśmy, nie? Z tym gościem i dwiema babami. Czyli co? Przejrzałem cały wagon i tak naprawdę nic z niego wziąć nie mogę. Spójrz jeszcze raz, Kate. Wygląda dokładnie tak jak ty. Na pewno nie. Coś ty, Kate. Przyznaj, że ona wygląda jak ty. To musi być znak. Nie ruszać się! No dobra. Złapałaś nas. Ale zajrzyj do tego wagonu. Pociąg jest pełen skarbów. Możemy uciec z tonami kosztowności. Spójrz tylko. Stój. Posłuchaj, Simona. Byłaś dla nas dobra. Możemy pomóc sobie nawzajem. Razem będziemy silne. Pewnie, moje małe więźniareczki. Osobiście nic do was nie mam. Ale chyba wolę zatrzymać skarb dla siebie. Mogę rzucić to zawszone więzienie. Nikt się nie dowie. Mogę nawet powiedzieć, że chciałyście uciec. I nie będzie to kłamstwo. Simona, nie! Nie gniewajcie się. Potrzebuję odmiany. Myślę, że rozumiecie dlaczego. Nie! O kurde. Zabiła Katiuszę. Moja Katiuszo. Oh, Kate, biedna Kate. Teraz zostałaś sama. Z pociągiem pełnym skarbów. Oszczędzaj siły, wszystko będzie dobrze. Nie mów. Musisz oszczędzać siły. Nie, to bez sensu, Kate. Cicho, Katiuszo. Słuchaj, ta dziewczyna na obrazie... Byłoby fajnie, gdybyśmy razem wyruszyły jej poszukać, prawda? Poszukamy jej. Zabieram cię stąd. Nie. Ty musisz iść. Musisz iść i poznać prawdę, zanim nadejdą strażnicy. Znajdź tę dziewczynę, dobrze? Kate? Kocham cię. Pamiętaj mnie, Kate. Teraz zamknę oczy. Ucieknij na motocyklu. Biedna Katiusza, niestety nie możemy jej pomóc. Ale znalazła obraz, tak? Na którym była Dana Rose. I powiedziała, że ona jest strasznie podobna do nas. I zaczynają do mnie dochodzić takie myśli. A może Dana Rose
jest naszą biologiczną matką. Może Kate została adoptowana? No bo wiecie, trwała wojna i tak dalej, i tak dalej. Może Kate została adoptowana, a tak naprawdę Dana Rose to jej prawdziwa matka? No nie wiem. Mam nadzieję, że się tego dowiemy. Wagen, dzielnica kwiatów, około roku później. Panno Walker? Panno Walker? A, tu pani jest. No i teraz Kate wygląda tak, jak ją znaliśmy z poprzednich części. Coś nie tak, Frau Wagner? To dla pani. Może pomoże pani znaleźć ten sklep Millera. Dziękuję, Frau Wagner. Na pewno się przyda. Nie ma za co, moja droga. Będę w recepcji. W razie czego zapraszam. Podczas całej przygody twoje cele będą zapisywane w dzienniku. Możesz go otworzyć naciskając książkę. Dobrze, pora zacząć szukać sklepów o nazwie Miller, które sprzedają artykuły plastyczne.
Zaznacz trzy sklepy, które mogłyby oferować tutaj obrazy. Dobra. Czekoladki karmelki. Zegarmistrz, Lombard. A może ten? Sklep rowerowy, raczej wątpię. Wykwintna restauracja, ryby. Eleganckie, szykowne, kapelusze pewnie. Sklep wielobranżowy. Antykwariusz. Te trzy sklepy będą dobre na początek. Może da się któryś wykluczyć za pomocą mapy? Okej. Znajdź trzy wybrane sklepy na mapie. Czy ja mogę się jakoś bliżej przyjrzeć tej mapce? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tuba mogłaby pochodzić stąd. No, może. To jest chyba antykwariat, tak? Kiosk. Baden. Jestem ciekaw, co się stanie, kiedy zaznaczę trzy elementy, takie wiecie, na przykład tutaj i tutaj. Na pewno zaznaczyłam dwa dobre sklepy. Muszę tylko zmienić ten trzeci. O, czyli mam zaznaczone dwa dobre sklepy. Na pewno ten. Jeden z tych sklepów jest chyba niewłaściwy. Zaznaczę inny. Okej, czyli na pewno tutaj. Na pewno tutaj. Okej, przeleciałem sobie całą mapkę, sprawdziłem wszystkie sklepy, ale Kate komentuje to w taki sposób, że dwa sklepy są dobre, trzeci nie jest dobry. Czegoś najwidoczniej mi jeszcze brakuje. Rozejrzyjmy się. Mam wrażenie, że gdzieś już to widziałam. Bardzo tu spokojnie. Od wczoraj nie spotkałam żadnych innych gości. I wcale się nie skarżę. Okej. Mogę wyjść na zewnątrz. Szukaj miejsca, sprawdź pocztę, ludzie i organizacje. Wagen. Sklep Millera. Na komputerze wyskakuje za dużo wyników. Lepiej przejrzę najpierw dokumenty od Frau Wagner. Okej. Zagraniczne. Sprawdź pocztę. Nie sprawdzałam poczty przez jakieś 3 lata. Lepiej zrobię porządki. Ach, tak lepiej. Okej. Szukaj ludzi i organizacje. Nekrologii. Katiusza Spiridonowa. Szkoda, że cię tu nie ma, Katiuszo. Pomogłabyś mi. Zaginęła Katrina Spiridonowa. Radzieckiej młodzieży. Ta wybitnie uzdolniona dziewczyna, znana jako Katiusza, już za młodu dołączyła do słynnego radzieckiego chóru. Okej. Boże, pogrzeb mamy był dawno temu. A nas niestety na tym pogrzebie nie było.
New Jersey Times, nekrolog. Pogrzeb został przesunięty o tydzień, żeby wieści o śmierci Sary miały szansę dotrzeć do jej córki. Niestety, nie dotarliśmy. Olivia i jej mąż Don chcieliby na koniec podziękować wszystkim osobom, które składają kondolencje. Łupy z czasów wojny w nielegalnej kopalni soli. Odkrycie tajnej kopalni soli w rejonie żelaznej tajgi zaszokowało obrońców praw człowieka i zatrzęsło światem sztuki. Bla bla bla, okazało się jednak, że fakt pracy niewolniczej nie był jedyną niespodzianką. Dzieła sztuki i inne wartościowe przedmioty miały zostać skradzione przez brązowy cień w czasie II wojny światowej. Wartość znaleziska szacuje się na kilkaset milionów dolarów. Dobra, zostali zatrzymani, a kopalnię zamknięto. Więźniowie zostali rozpoznani i po krótkiej hospitalizacji wrócą do rodzin. Kiedy nasz zespół ekspertów zidentyfikuje skradzione przedmioty, rozpocznie się trudna praca zwracania ich do pracowitych właścicieli. Okej. Czyli napisali o tym w gazecie. Mamy tą mapkę. O! Lombard. Antykwariusz. Sklep wielobranżowy. Karmy ptaki, pielęgnacja. Zegarmistrz. Może zegarmistrz, a nie sklep wielobranżowy. Elegancki, szykowny, ale to są kapelusze. Ja nie mogę tego w żaden sposób odznaczyć. Sklep wielobranżowy. Lombard. Obrazy złoto. Antykwariusz. Znajdź trzy wybrane sklepy na mapie. Müller & Son. No tutaj mamy antykwariusz, zdecydowanie. Aha, poczekajcie. Czyli tak, Lombard znajduje się w pozycji D7, tak? C4 i E5. E5, C4 i D7. E5. Okej, mam więc trzy sklepy, w których być może sprzedawano futerały. Teraz muszę wybrać ten właściwy. Strefa przemysłowa. Trudno sobie wyobrazić sklep plastyczny, który by tu prosperował. Miejsce, które znalazłam, to pewnie jakiś sklep z narzędziami. W tej dzielnicy znajduje się antykwariat z książki teleadresowej. Jest tu pełno takich sklepów. Ta dzielnica bardzo się zmieniła od czasu wydania książki telefonicznej. Lombard, który znalazłam, już nie istnieje. Ulotka dotycząca atrakcji Wagen. Plac muzyczny, aktualnie w remoncie.
Dworzec centralny, bez względu na to, czy już wyjeżdżasz z miasta, czy dopiero tu przyjeżdżasz. Charakterystyczna architektura. Dzielnica antyków. Tej dzielnicy po prostu nie można nie odwiedzić. Niespodzianki kryją się na każdym kroku i tylko czekają na łowców okazji. Most mgieł, malownicza rzeka Dombre, niepowtarzalna architektura i liczne sklepy z lokalnymi wyrobami rzemieślniczymi. Wycieczka po miejscach pamięci Wagen. Most mgieł, aleja pamięci w dzielnicy muzyków. Jestem ciekaw, bo w sumie... Może udałoby się nam znaleźć ten sklep, gdzie Dana Rose zostawiła swoje inicjały. Hans, według tej ulotki dotarł do Wagen w czasie jednej z wypraw. Hans Varelberg, tak? Czy jak on się tam nazywał? Okej. Następuje noc krwawych ataków na Wageran. Oby nadal było tak cicho, kiedy wrócę. Posiedziałabym sama przy kominku. Oby nadal działał. Dobra. Przez okno spojrzeć nie mogę. Mogę za to wejść do pokoju. Obraz przedstawiający plac muzyczny. Okej. Mogłem zabrać z powrotem do ekwipunku kostkę do gry. Wziąłem też portfel. Zawiera nędzną kwotę, którą udało mi się zaoszczędzić od ucieczki z kopalni. Bosko. Minęły wieki, odkąd korzystałam ze starych, dobrych wygód. Wprawdzie nie jest to jukolska jurta, ale przynajmniej jest tu więcej miejsca. Spać niestety nie możemy się położyć. No dobra. Wydaje mi się, że z tego pokoju wzięliśmy wszystko. Tutaj nie mogę się przyjrzeć. Wyjdźmy zatem na zewnątrz. To nie mój pokój. Lepiej nie wchodzić. Okej, tutaj jest mapa. Wagen jest otoczony Alpami. Po drugie, nic dziwnego, że Wageńczycy nazywają to miasto sercem Europy. Leży w samym środku. Tam są już Niemcy. Ciekawe, jak daleko stąd jest Uniwersytet Barokstadt. To chyba pokój Frau Wagner. Ale nie możemy wejść do środka. No dobra. Powinniśmy znaleźć ten sklep Müllera, tak? Mamy trzy wybrane sklepy, zaznaczone. Więc może uda się wyjść na zewnątrz. Chociaż z drugiej strony... Może teraz będę mógł wejść tutaj w interakcję. Szukaj miejsca. Wagen. Miasto. Ale mnie nie interesują informacje o mieście. Aczkolwiek was może to interesować, więc spokojnie, możecie sobie to przeczytać. Półtora miliona ludzi. O kurde. Gdzie ja wtedy znalazłem to? Sklep Müllera. A, dziwne. Dziwne, że teraz tego nie było.
O, witam. Witam, witam. Panno Walker, czy dokumenty się pani przydały? Szczerze mówiąc, nie miałam jeszcze czasu do nich zajrzeć. Ale bardzo dziękuję, że je pani znalazła. Na pewno z nich skorzystam. Dobrze. Proszę dać znać, jeśli będę mogła pomóc w czymś jeszcze. Pensjonat, Wagen, historia regionu. Mogłabym zadać pani kilka pytań na temat pensjonatu, Frau Wagner? O, oczywiście. Zamieniam się w słuch. Inni goście. Jest tu dziś trochę cicho. O tej porze roku zawsze jest niewielu gości. A ta pani również tu mieszka? O tak. Przyjechała wcześniej. Starsza dama z Anglii. Jeśli dobrze zrozumiałam, służyła w wojsku. Chyba sprowadziła ją tu jakaś nieprzyjemna sprawa. Pogrzeb, o ile pamiętam. Oh. Tak, panno Walker. I odkąd przyjechała, wisi na telefonie. Okej. Gospodyni. Proszę opowiedzieć mi o sobie, Frau Wagner. O, a co tu opowiadać? Raczej nie zmieniłam biegu historii. Ale na pewno swoje pani przeżyła, prawda? No, urodziłam się tuż po wojnie w Wagen. I tu zostałam. Prowadziłam ten pensjonat razem z mężem, ale zmarł kilka lat temu. Bardzo mi przykro. Widzi pani, nie ma o czym opowiadać. Z mężem nigdy nie szukaliśmy wrażeń, ale naprawdę byliśmy szczęśliwi. Mój pokój. Pokój jest przepiękny. Dziękuję bardzo. Proszę nie dziękować, panno Walker. Dogadzanie gościom to mój święty obowiązek. I nieczęsto w środku nocy przyjeżdżają do nas na motocyklach młode Amerykanki szukające tajemniczych sklepów. Czuję się jak w powieści detektywistycznej. Wagen. Mam kilka pytań na temat Wagen. Dobrze, bo gdyby zapytała pani o nowe odkrycia naukowe, byłoby ciężko. Ale na temat Wagen wiem całkiem sporo, moja droga. Dzielnica. Co powie mi pani o dzielnicy? To jedna z najstarszych dzielnic w Wagen. Nasza dzielnica robotnicza. Ja i kilka innych reliktów z okolicy staramy się ją uchronić przed modernizacją i masową turystyką, na ile się da. Inne dzielnice nie są tak ostrożne i miejscowi musieli opuścić domy ze względu na wzrost czynszu. Region. Szczerze mówiąc, nie miałam czasu dowiedzieć się czegoś więcej o Wagen i okolicach miasta. Co powinnam wiedzieć? Po pierwsze, Wagen jest bardzo stary. Słynie z uroku i kultury. Jeśli chodzi o okolice, przyciągają miłośników gór. Jesteśmy w końcu tuż obok Alp Szwajcarskich. Brzegi Dombre, najdłuższej rzeki w kraju, latem są oblegane przez ludzi. Historia regionu. Moja misja jest ściśle związana z regionem Wagen. Opowie mi pani coś więcej o jego historii? Z przyjemnością. Rok 1937. Kobieta, której szukam, miała około 18 lat w 1937. Czy to był ważny rok w historii miasta? Nic mi o tym nie wiadomo, nie. Ale nie znam się na historii i nie było mnie wtedy na świecie. Wiem tylko, że problemy nadeszły w kolejnych latach wraz z wybuchem wojny. W tamtym roku zapewne kwitła ideologia faszystowska, a brązowy cień był jedną z grup, które chciały dojść do władzy, krzewiąc nienawiść. Skradzione dzieła sztuki. Dowiedziałam się o kobiecie, której szukam, za sprawą obrazu skradzionego przez brązowy cień w czasie II wojny światowej. Nic dziwnego. Wagen, a tak naprawdę cały Ostertal, zostało zajęte przez faszystów tuż przed wojną. Rabowali, kradli i grabili, co się dało. Jak w innych częściach okupowanej Europy. W tej chwili nic nie przychodzi mi do głowy, ale bardzo dziękuję. Także proszę się nie krępować i pytać o wszystko. Na pewno nie raz jeszcze się panią o wszystko wypytamy.
zajęte. Okej. Nie będziemy w takim razie jej przeszkadzać. Nie mogę wyjść, póki nie namierzę sklepu. Mapa i książka telefoniczna od frau Wagner są w salonie. Ale my już sklep namierzyliśmy, w sensie trzy sklepy. To pewne. Ten antykwariat to najlepszy wybór. Zachowam adres. Strona z książki telefonicznej. Strona, którą wyrwałem z książki telefonicznej w pensjonacie, według zawartych na niej informacji, sklep Müller & Sohn można znaleźć w dzielnicy antyków Wagen. Muszę tylko zabrać obraz z pokoju i mogę iść do antykwariusza. No dobra. Zabierzmy zatem ten obraz i wyjdziemy na zewnątrz. Doskonale. Teraz muszę zanieść obraz do antykwariatu, który znalazłam wcześniej. Być może frau Wagner powie mi, jak tam dojść. Namalowano w 1937 roku. Trudno odczytać podpis. Pierwsza litera to chyba K. Rozejrzyj się po dzielnicy przed odjazdem. Jeszcze porozmawiamy z panią Frau, zanim wyjdę na miasto. Ona zna tą okolicę, jak sama powiedziała, mieszka tutaj od dawna. Coś jeszcze, panno Walker? Wygląda na to, że sklep, którego szukam, jest położony w dzielnicy antyków, Wagen. Może mi pani wytłumaczyć, jak się tam dostać? Najlepiej będzie pojechać tramwajem. Centrum miasta jest przeznaczone dla pieszych. Pani motocykl na nic tam się nie zda. Najbliższy przystanek jest u szczytu schodów, po prawej od wejścia do pensjonatu. W tej chwili nic nie przychodzi mi do głowy, ale bardzo dziękuję. Także proszę się nie krępować i pytać o wszystko. Okej. Miłego dnia życzę, panno Walker. Słuchajcie, moi drodzy, ale do antykwariatu udamy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, gierka się rozkręca i zaczyna się robić coraz bardziej ciekawa historia. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!